Witam Państwa w dzisiejszym magazynie sportów amatorskich. Kolejną serię pojedynków rozegrały zespoły występujące w Atomłebskiej Basket Lidze. Na pierwszy plan wysuwał się mecz pomiędzy dwoma czołowymi ekipami dywizji pierwszej: Białogard Lider kontra wicelider Wicher Bis. Zmagania rozpoczynamy od trafienia z dystansu Grzegorza Skoczyka. Chwilę później poprawia zawodnik Białogardu Mirosław Czajkowski. W odpowiedzi Andrzej Derkacz, również z dystansu. Trafia Mirosław Czajkowski. Białogard po pierwszej kwarcie prowadził 15-10. Druga kwarta przed nami. W ataku Piotr Wawrzyźniak, 2 punkty dla Białogardu. Chwilę później do głosu doszli koszykarze Wicher Bis. Trafia Bartosz Budzyński. Poprawia Tomasz Brzeski i Wicher wychodzi na prowadzenie 18-17. To tylko pobudziło Białogard do mocniejszej walki. Trafia z faulem Dawid Raszpunda. Kontra w wykonaniu Białogardu, Grzegorz Skoczyk, 2 punkty z faulem. Punkty dla Białogardu Karola Pietrzaka. W tym momencie lider prowadził 28-18. Dystans próbuje zmniejszyć Maciej Borowski. Karol Pietrzak, 2 punkty. Po dwóch odsłonach Białogard prowadził 37-22. W Ekstralidze w minionej serii tylko jedno spotkanie. Volcano mierzyło się z Windservicem i zwycięstwo Windservice 60-55. Dla zwycięzców Żmudziński zdobył 18 punktów, Szul 16, Wojciechowski 10. Dla Volcano Teter 14, Strach 9, Grzybowski 8. W tabeli Ekstraligi na czele Świętoń Leo z dorobkiem 9 punktów. Tyle samo ma CSKO Szalin, 8 punktów Betomex, po 7 Windservice i Volcano, 6 punktów NMC, tyle samo Parkiety Presto.pl, 5 punktów Krotoski Cichy Koszalin. Przechodzimy do trzeciej kwarty starcia pomiędzy Białogardem a ekipą Wicher Bis. Pierwsze punkty w tej odsłonie Piotr Wlaziński dla ekipy Wicher. Mirosław Czajkowski w odpowiedzi dla Białogardu. Ponownie w ataku Wicher, Łukasz Szamatowicz, 2 punkty. I dla Białogardu Karol Pietrzak. Kontra w wykonaniu Białogardu Dawid Raszpunda. W ekipie Wicher Bis trafia z dystansu Bartosz Budzyński. Końcówka trzeciej kwarty, punkty dla Wicher Bis Piotr Wlaziński. Natychmiastowy przerzut na drugą stronę boiska i punkty zdobywa Grzegorz Skoczyk. Po trzech kwartach Białogard prowadził 19 punktami, 52-33.
W dywizji drugiej tylko jedno spotkanie. Drużyna A mierzyła się z Komendą Miejską Policji. Zwycięstwo drużyny A 78-48. Dla zwycięskiej drużyny Andrzejewski zdobył 24 punkty, Wyszomirski 15, Niewiadomski 14. Dla policjantów Czechowski 18, Pogroszewski 11, Włodkowicz 9. Tabela dywizji drugiej na czele Belka.pl z drobkiem 13 punktów. Tyle samo mają LKS Bonin i Kontrabanda. Po 12 Dibuła i Stosio.pl. Po 11 drużyna A, Cersanit i Baumal Składy Budowlane. 10 punktów Komendy Miejskiej Policji, tyle samo Państwowa Straż Pożarna. 9 punktów Airtransfer.pl. 8 mają Fasolki. Po 7 Amsport Jedynaczki i Blue Devils. Ostatnia kwarta spotkania, wszystko pod dyktando Białogardu, jednak Wicher starał się nieco zmniejszyć dystans. Trafia Bartosz Budzyński. Grzegorz Skoczek nadal w doskonałej formie strzeleckiej, kolejne punkty tego gracza. Za trzy z dystansu trafia Andrzej Derkacz. Ponownie w ataku Białogard i Grzegorz Skoczek. Bartosz Budzyński, kolejne punkty. I za chwilę kontra w wykonaniu ekipy Wicher Bis trafia Bartosz Budzyński. Mirosław Szajkowski dla Białogardu. Ostatnie punkty w spotkaniu zdobywa dla ekipy Wicher Bis Maciej Borowski. Ostatecznie Białogard pokonuje Wicher Bis 65-50. Faktycznie, obawialiśmy się tego przeciwnika, bardzo mocny zespół. Ale oczywiście ta wygrana też nie przyszła nam tak łatwo. To może tak wyglądało, że ta przewaga cały czas się utrzymywała. Trzeba było sobie na nią zapracować. Udało się. W zasadzie wszystko, co sobie założyliśmy, wszystkie nasze założenia, to zrealizowaliśmy dzisiaj na parkiecie. Zrobiliśmy sobie fajny prezent na święta i z dobrymi humorami możemy zabrać się za świąteczne porządki teraz w domu. Trzy spotkania w dywizji pierwszej. Białogard pokonuje SKS Wicher 65-50. Dla zwycięskiej drużyny 28 punktów zdobył Grzegorz Skoczek, 12 Dawid Raszpunda, po 8 Karol Pietrzak i Mirosław Czajkowski. Dla pokonanych 16 punktów Bartosza Budzyńskiego, 10 Macieja Borowskiego, po 6 zdobyli Piotr Wlaziński i Andrzej Derkacz. Domar Tatów pokonuje Pantery 64-44. Dla zwycięskiej drużyny Joskowski zdobył 16 punktów i Dziorek 15, Grygiel 12. Dla Panter Zakrzewski 12, Maćkowiak 11, Gubernat 8. W innym ciekawym spotkaniu tego szczebla trzecia ekipa w tabeli Tartak Sekwoja przegrywa z czwartym zespołem Leo GMK 54-55. Dla zwycięzców Szałek zdobył 21 punktów, Dudek 13, Grabski 9. Dla pokonanych Labuda 18, Nagórski 17, Leszczyński 9. Tabela dywizji pierwszej na czele Białogard z dorobkiem 14 punktów. Ten zespół wygrał do tej pory wszystkie spotkania. Po 12 mają SKS Wicher, Tartak Sekwoja, a także Leo GMK. Po 10 Piwiarnia Bumerang, Surmet Koszalin, 9 Domar Tatów, po 8 AZS Fans Veterans, Super Geo, Pantery, po 7 Iron Warriors i Grubik Team, po 6 Przystanek Drzewiańska i Baywatch. To wszystko w dzisiejszym magazynie Sport w Amatorski. Zapraszam na kolejny w przyszłym tygodniu.